Grecia Colmenares i Jorge Martinez. W filmie Maria, odcinek 46.
Juan Carlos. Co tu robisz? Maria. Maria. Jesteśmy sami. No i tu. Tylko my dwoje. Carlos. Gdzie jest Juan Carlos? No nie raconte. Byliście razem, tak, ale zatrzymałam się porozmawiać z koleżanką i potem już go nie widziałam. Dziwne. Może Firmino coś wie. Bawicie się? Niepokoimy. Juan Carlos nagle zniknął. Może wyszedł do telefonu? Nie. Zniknął, jak to robią mężczyźni, bez słowa. To nie w jego stylu. Rozejrzę się, gdzieś jest. Pewnie się ukrył. Możliwe. Widziałam, że sporo pił. Tak. Wydawał mi się dziwny. To ze wzruszenia, że się spotkaliście. I że się pogodziliśmy. Muszę być ostrożna. Zakochany mężczyzna na rauszu może być niebezpieczny. O czym myślisz? O Matyldzie. A Matylda. Dlaczego o Matyldzie? Ona dużo wie i mogłaby opowiedzieć Marii. Amelio. To przyjęcie? Nie lepiej dać sobie spokój? Nie mogę. One w domu często są razem i wiele sobie mówią. Juan Carlos. Już wróciłeś? A inni? Zostali jeszcze. Jestem sam. Dlaczego? Co ci jest? Wydajesz mi się dziwny. Przykro ci, że widzisz mnie w takim stanie? Nie, kochanie. Martwię się tylko. Źle się czujesz? Ty senti male. Okropnie. Bardzo boli mnie głowa. Na pewno z przeziębienia. Może zrobię ci herbaty. Posłuchaj. Chodźmy do twojego pokoju. Andiamo in camera tua. Juan Carlos, per favore. Przewrócisz mnie. Vieni. Andiamo in camera tua. Idziemy do pokoju. Dam ci aspirynę. Pójdziesz do łóżka. Ti do una bella aspirina. Non è l'aspirina. Wyśpisz się i wszystko przejdzie. Con un buon sonno andrà tutto a posto, va bene? Sì. Carlos. Juan Carlos, bądź grzeczny. Ci sono decisi a me. Jakaś muzyka. In ogni modo una. I tak jest nudno. Okropnie. Myślę, że nawet panna młoda źle się bawi. A ja, żeby tu przyjść, zrezygnowałam ze spotkania. Nocna randka? No. Mała przygoda. Dlaczego przygoda? Bo od niego oczekuję czegoś wspaniałego. Dobrze go znasz? Pewnie. A ja? Trochę. Czyli mówisz, że to odpowiedni chłopak. Chyba tak. A najważniejsze to myśleć, że właśnie taki jest. Cześć dziewczyny, co robicie? To, czego chciałybyśmy uniknąć. Nudzimy się. Mamo, czy to bardzo niegrzecznie, jeśli sobie pójdziemy? Oczywiście, Diana, przyjechałyśmy z wujostwem i powinnyśmy na nich zaczekać. Jakieś problemy? Jeden, poważny. Co się stało? Wkrótce umrzemy z nudów. Może ty nas uratujesz? Jesteś samochodem? Tak. Odwieziesz nas do domu? Nie wiem. A co na to Olga? Niech same decydują. Są już dorosłe. Lecz jeśli Amelia będzie wam miała za złe, nie proście mnie o pomoc. Nie martw się, ciociu. Mamy biorę na siebie. Idziemy? Andiamo. Andiamo. Zaczekaj chwilę.
Widzisz to, co ja? Tony? I Rolly. Tony i Rolly. Cześć. I jak? Co wy na to? Jestem elegancki, że aż strach. Spójrzcie na Rolego. Wygląda jak Robert Redford w Wielkim Gatsbym. Przyszliście z Rafaelem? Zatańczymy? Tak. Wspaniale, chyba postanowiły zostać. Tak, na szczęście. Proszę, jaki elegancki jest syn Pepego. A wygląda wspaniale. Tworzą ładną parę z twoją córką. A jak się czuje mój chory? Ale bałagan. Wypijesz herbatę? Chodź tu. Połączmy dłonie. Juan Carlos, bądź grzeczny. Weź aspirynę. Żadnej aspiryny. Chcę, żebyś była blisko, całowała mnie. Upiłeś się, kochanie. Głupstwa pleciesz. Narocza nie upije się odrobiną whisky. Może, ale wypiłeś za dużo. Zachowujesz się jak dziecko. Teraz za karę weźmiesz dwie aspiryny. Juan Carlos, nie, nie, proszę cię. Juan Carlos, no Carlos, ti prego. Dlaczego? Bardzo czuć cię whisky. Przypominasz mi lastrę. Palnąłem coś? Nie. Dlaczego? Nie wiem. Może jesteś zła, że Diana spotyka się z synem kierowcy. Nie jestem jak Amelia. Nie jestem zarozumiała jak inni, Arocha. Jesteś z ich rodziny, ale inna. To pewnie dlatego tak mi się podobasz. Uważaj, żeby Filip nie usłyszał. Ryzykujesz utratę posady. Dlaczego? Jeśli ci się podobam, bo jestem inna niż Arocha, to dowód, że Arocha ci nie odpowiadają. Bez obaw, nie doniosę twojemu szefowi. Prawdziwy zlot Arocha, jesteśmy w komplecie. Miałam nadzieję, że potańczysz. Ja też. Ale twój bystry syn nie sprowadził tego, który mnie interesuje. Dlaczego nie zatańczysz z Tonym? Z moim kuzynem jeszcze nie zwariowałam. Akurat. Wolę zatańczyć z tobą i nie odmówisz, bo dla ciebie przed chwilą odmówiłam Rolemu. Nie wiesz jej, nieprawda. Co w tym złego, gdybyś z nią zatańczył? Jest w twoim wieku. Znowu mówisz głupstwa? Dlaczego przyszedłeś? Chciałem z tobą zatańczyć. Nie. Jest tu Amelia, cała moja rodzina, Firmino. Firmino ci się podoba? Odpowiedz, podoba ci się? Lastra? Jak możesz mówić, że przypominam tego typa? Proszę cię, Juan Carlos,
Przysięgam, nie chciałam tego. Może nie, ale powiedziałaś. To znaczy, że Lastra trzymał cię w ramionach. Proszę cię, nie obrażaj mnie. Oczywiście. Chyba wszystko we mnie cię obraża. Moje pieszczoty, miłość, moja obecność. Wszystko, proszę cię. Nic mnie nie obraża. Nieprawda. Juan Carlos, ukochany. Powiedz, że mi przebaczasz. Powiedz, że mnie kochasz. Błagam cię. Kocham cię. Kocham. Najdroższy. Juan Carlos. Kocham cię. Kocham. Kocham cię. Juan Carlos, proszę. Opanujmy się. Dlaczego? Nie jesteśmy małżeństwem. Czy to ważne? Dla mnie tak. Naprawdę? Ważniejsze od pragnienia, od naszej miłości? A może chcesz mnie złapać? Krzywdzisz mnie. Wiesz, że nigdy taka nie byłam. To po co się opanowywać, jeśli oboje tego pragniemy? Nie chciałam, żeby tak się to odbyło. To dom twojej matki. A ja ją szanuję. Twój brat jest w twoim pokoju i mógłby się zbudzić. Umarłabym ze wstydu. Umarłabyś ze wstydu? W mieszkaniu mecenasa Linaresa nie czułaś wstydu? Roli, błagam cię na wszystko. Odejdź. Proszę, nie wystawiaj mnie na pośmiewisko. Czy wiesz, że mnie kompromitujesz? Byłoby ci to obojętne, gdybyś mnie kochała. Boże mój. Roli. Dlaczego mnie obrażasz? Dlaczego tak do mnie mówisz? Czy wiesz, że mecenas Linares mógłby być moim ojcem, ale nim nie jest? Dlaczego mi nie wierzysz? Wierzę ci. Nie, czuję, że nie masz do mnie zaufania. Mylisz się. To czemu mnie odtrącasz? Nie odtrącam cię.
Kocham cię. Wiem. Chodź. Kocham cię. Ti amo. O, ty sotano. Tak długo czekałem na tę chwilę. Diana, zatańczmy. Słyszysz, jaka muzyka? Wolę inną. Jestem jak ciocia Amelia. Ten hałas przyprawia mnie o ból głowy. Co cię tak denerwuje? Idziemy czy nie? Nie, już nie. Nikt mnie stąd nie ruszy. Ach, ten Tony. Co ci zrobił? Nic. Jeśli sprowadził Roliego, mógł też zabrać Rafa. Rafa? Co to za Raf? Nieważne. Co za przyjemność podpierać ściany. Tańcz. Chcesz, żeby się ze mnie śmiali? Przy takiej muzyce każdy tańczy jak chce. Ja się dobrze bawiłam. Tańcząc z Rolim? Nie tylko z nim. O co chodzi, Diano? Nie chcesz, żeby matka trochę się rozerwała? Owszem, ale się ośmieszasz. Dziękuję. Udało ci się popsuć mi wieczór. Widziałeś Filipa? Przed godziną mówiłam, że chcę wrócić do domu. Przed chwilą był w ogrodzie, z kimś rozmawiał. Mój brat nawet tutaj załatwia interesy. To tylko sok owocowy, Amelio. Nie powinniśmy byli przychodzić. Ja się dobrze bawię. Zauważyłam. A Rocha już wychodzą? Gdyby zależało od Amelii, weszlibyśmy dwie godziny temu, ale mąż się jej zapodział. A co z moim kuzynem? Nie wiem. I wcale go nie szukam. Jasne. Odgrzewana zupa lepiej smakuje. Powodzenia. Allora va a cercarlo. Dove finita? Gdzie się podziała Amelia? Po dwóch godzin mówi, że chce do domu, a teraz zniknęła. Vado a cercarlo. Pójdę jej poszukać. Może jest w toalecie. La toaletta delle signore. Felipe. Felipe. Juan Carlos już poszedł? Prawdę mówiąc, nie wiem. Jest dorosły i robi, co chce. Chyba dziś wieczorem wszyscy się gubią. Albo odnajdują. Byłem na przyjęciu. Ale myślałem tylko o tobie. Poważnie? Mówisz tak, bo jesteś pijany. Nie, moja droga. Nie jestem pijany. Jestem trzeźwy. Kocham cię. Kocham. I pragnę.
Maria dovrebbe... Czy Maria nie powinna być przy panu? Tak. Ale zasnąłem. Przecież wie, że ma być do pańskiej dyspozycji. Zasnąłem. I miałem straszny sen. Gdyby zależało ode mnie, bawiłabym się do świtu. Ja też. Chce mi się spać. A ja załatwiłem korzystny interes. Byłaś tutaj? Co się stało? Co tu robisz? Powinnaś zajmować się panem Giorgio. Nawet nie słyszałaś, że dzwonił. Zobacz, czego chce i zostaw nas same. Co ci jest? Nic, proszę pani. Przepraszam. Coś nie w porządku? Nie wiem. Maria jest jakaś dziwna. Chyba płakała. Może Matylda coś jej powiedziała? Proszę cię, Amelio, daj spokój przypuszczeniom. Pomóż mi, Filipie. Pomóż mi. Zrobiłam to, bo kocham. Jest dla mnie wszystkim. Teraz jestem jego. Należę do niego. Dzień dobry. Mam nadzieję, że będzie dobry. Dlaczego? Tak się mówi. Przypadkiem nie ogłuchłaś? Ja? Nie, dzięki Bogu. Ale dziś w nocy nie słyszałaś. Biedny pan Giorgio dzwonił i dzwonił. Wiem, ale byłyście obie z Marią. Oczywiście, wypadło na mnie. Jesteś znakomitą opiekunką. Chyba twoja protegowana podbiła i panią Amelię. To właśnie chciała osiągnąć. Krok po kroku dopięła swego. Czy ty mnie słuchasz? Przepraszam, myślałam o czym innym. Gdybyś słyszała ton pani Amelii, Keta, zostaw nas same. Bo czasem naprzykrza się jak mucha, nie ubliżając muchom. Ta się jeszcze nie pokazała? Kto taki? Maria. Właśnie, Maria. No, jeszcze nie przyszła, pewnie śpi, a ja nie chcę jej budzić. Opowiedz, co mówiła pani Amelia? Myślisz, że mi na tym zależy? Grubo się mylisz. Mam co robić. Tak? Nie zamierzasz dziś zejść? Już idę. Przepraszam. Dzień dobry, Matyldo. Zasnęłam. Dlaczego mnie nie obudziłaś? Odkąd jesteś pupilką pani Amelii, nie ważę się na to. Możesz podać śniadanie? Tak. Co ci jest? Nic. Źle spałam. Nie wydaje ci się dziwna? Słyszałaś? Źle spała. Dzień dobry.
Jaki tam dobry? Najchętniej bym go przespała. To czemu tego nie robisz? Ważne obowiązki. Buongiorno, salve. Buongiorno, cognatina. No, lascia stare. Dziękuję, wypiję tylko sok. O co chodzi? Jenny, zostaw, to moje notatki. Przygotowuję odczyt. Na jaki temat? Odpowiedzialne ojcostwo, nieślubne dzieci. Niektóre kobiety są bardzo głupie. Są narzędziem rozkoszy dla mężczyzn. Ulegają im, wierząc obietnicom, zapewnieniom o miłości. Interesujące. Spraw tylko, żeby odczyt nie był nudny. Niektóre wykłady działają usypiająco. Co się stało, Mario? Masz taką minę. Nie, nic się nie stało. Przepraszam. Jenny, nie pójdziesz ze mną? Nie mogę. Mogę znać powód? Mówiłam ci, ważne obowiązki. Moje podejrzenia chyba są słuszne, to znaczy? Lepiej już nic nie powiem. Co tam? Muszę z tobą porozmawiać. Kto milczy, ten przyzwala. Mamo, wczoraj wieczorem nazbyt sobie pofolgowałem, za dużo wypiłem. Bardzo rozbolała mnie głowa, to wszystko. No to całe szczęście, że wyszedłeś z przyjęcia. Pomyśl, jakie wrażenie zrobiłby na gościa Harocza nadużywający alkoholu. Nadużywający? Ciekawe, mamo. Kiedy biedny to robi, mówi się pije. A bogaty tylko nadużywa alkoholu. Dlaczego mi to mówisz? Chodzi mi o wczorajszy wieczór. Byłem pijany. Zrozumiałaś, mamo? Pijany. Jadłaś śniadanie? Jeszcze nie. To zjemy razem. Zaczekam na ciebie, zejdź szybko. Dzień dobry pani. Dzień dobry, moja droga. Braciszku, nie wytrzeźwiałeś, że nawet nie raczysz cię przywitać? Dzień dobry. Dla mnie tylko kawę. Sam sobie naleję. A tosty? Zaraz przyniosę. Dlaczego tak ją potraktowałeś? To znaczy jak? Byłeś raczej szorstki. Odkąd się tym przejmujesz? Ostatecznie muszę przyznać, że to dobra i porządna dziewczyna. To nie znaczy, że nie można jej traktować jak pokojówki. Nie chcę ci robić wyrzutów, Juan Carlos, ale wczoraj byłeś niegrzeczny wobec Iwany. Biedna szukała cię, choć nie chciała, żeby ktoś poznał. Gdzie się ukryłeś? Jenny, to ja rozmawiam z twoim bratem. Przepraszam. Dobrze, że pogodziłeś się z Iwaną. Ne sono molto felice, Juan Carlos.
odcinka 46. Wersja polska, studio opracowań filmów w Warszawie. Tekst Stefan Mroczek. Czytał Lucjan Szołajski.